serdeczny wspólny Gołębnik Czesk. Dzisiaj taki nietypowy temat. W naszych okolicach przeszło tutaj tornado, które powaliło hektary tutaj lasów. Widać zniszczenia, jakie są w lasach. Chyba to dopiero jest wstęp. Lasy powalone, łamane jak zapałki. Dzisiaj chcę odwiedzić hodowcę, który również ucierpiał podczas tej nawałnicy, pana Zbyszka Lipskiego, który był uczestnikiem wspólnego gołębnika w zeszłym sezonie. Dzisiaj trwa tam lot treningowy gołębi młodych z kabiny. Tutaj widać poprzeginane drzewo. Lasy, które z pewnością mają przeszło 100 lat. Tak w tej chwili wyglądają. Las praktycznie całkowicie położony. Po lewej stronie cmentarz, jak widać, zniszczony całkowicie. Okolice kościoła Rytlu. Kościół też ucierpiał. Tutaj wielki kanał Brdy. Drzewa są w kanale. Tutaj rzeka Brda. Buty stoją. Już powoli wjeżdżam z miejscowości Rytel. Dojeżdżamy do miejscowości Jeziorki. Obraz co najmniej księżycowy. Tutaj byliśmy przyzwyczajeni do gęstych lasów. Proszę zobaczyć, co teraz tu jest. Suszek, jak widać, 2 km do tej miejscowości. Tam zginęły dwie harcerki. Coś niesamowitego.
Zapora, tu również zginął turysta przygniecony przez drzewo na polu namiotowym. Zbyszka na jego posesję. Też powalone drzewa. Płyty stoją. I dotarliśmy tutaj na posesję pana Zbyszka. Zobacz. Pan Zbyszek może powie, jak to tutaj wszystko wyglądało, jak to się zaczęło. Zobacz. Musiał goro iść. Wizyty. Tutaj dach tutaj jest na... Dach to poderwało z tego tutaj, tak? Tak, tam, zobacz. To przeniosło górę, na bokądzie. Górą, no właśnie. Górą. Czyli z tamtego budynku gospodarczego dach został przeniesiony tutaj, część spadła, tak? No, to jest też z tego, a część tutaj tu. Tutaj stare drzewa, to ile te lat miały te drzewa? To duże 70. Nie? Więcej. Ale tam w ogrodzie wszystko leżą. No tutaj na całe szczęście, że jeszcze dom nie ucierpiał, nie? Ale ciągnik montażu skasowany, nie? Ciągnik skasowany, tak? Tutaj syn... pana Zbyszka. Tutaj gołębniki dziś lotką treningowy macie, tak? Jak przychodzą gołębie, o której były? O której puścili? 15 po, za 10 były. Widać, pan Zbyszek się tu nie poddaje. Gota gołębi dorosłych nie uczestniczył, ale tutaj na młode przygotował gołębie. Proszę tutaj zobaczyć. Tutaj owocowy sad, jak wygląda. Wszystko leży. Gołębnik też specjalnie nie ucierpiał, co? Nie. To nie pili. Tutaj widać z tej perspektywy, o jak tutaj tu ładnie na górce jest, jak ten las z tyłu wygląda. Ile gołębi przyszło? Na razie 23 z 50. O, to pojedynczo idą dzisiaj. Zobacz, to jest suplon zwalony, prądowy. Gdzie? Zobacz, suplon zwalony. To prądu jeszcze nie macie tutaj? No, no miesiąca nie będzie. Znaczy, nie mówili, ja je da do Ilka, żeby mnie dał do, na akumulator. No się nie ma co dziwić, bo tu jest naprawdę wszystko zniszczone, nie? Byś musiał wjechać tą Milowską i zobaczyć, jak supy. Te duże są, bo nie tak. Zagięte. Z tego napięcia. Chodź. Ale to się podziało. Właśnie przyszedł. Tutaj gołąb, tutaj żona pana Zbyszka może coś powie, jak to było. No to istna tragedia, ale całe szczęście, że dom ocalał, nie? Bo, no, ale dzieci podobno się bardzo bały, tak? Bardzo dzieci, ale no wie pan co, ja jestem religijna i dzięki i modliłam się, bo tylko prosiłam, żeby nam ten dom zostawił. To była taka siła, że ja mówiłam, że to po prostu przeniesie nas. No. To była taka siła i w pewnym no, u nas momencie, też przechodziła, to jest no, kolejny gołąb, tak? W pewnym momencie, to tak jakby, nie wiem, od Boga, bokiem ta rusza wzięło, ta furtka i na te drzewa. No, a krzyż tak samo, koło krzyża nie milimetra, a krzyż ocaliła, to wszystko nie poszło. Właśnie tutaj się dziwimy, jak ten dach mogło tutaj przenieść, skoro dach jest tutaj, a przeleciał z tamtego, tu idzie zięć, również hodowca. Tak, z tamtej strony to on dał radę. Co tam ucierpiałeś, też coś? Jedna tuja się przechyliła. Jedna tuja tylko. Czyli dobrze dom zbudowany masz. Sam robiłem. Ale to wzięło, bo to wzięło tym szczytem. Nie, bo tak szło. Jo, jedzie. Bo tak już drzewa nie było. No 5 minut jeszcze. Już jak się tutaj, zboża też tutaj leżą, jak widać. To ze zboża coś jeszcze dać? Nie? 50%. Przerośnie, no właśnie. Tu się za 50 tysięcy chyba strata. Ale wszystkie jabłka.
Wszystkie jabłonki ścięło? Drzewa wymiany, 12 drzew owocowych. Może ktoś z hodowców chciałby tutaj pomóc tym państwu? Może podam numer, podać numer telefonu do ojca, co? Jaki ma numer? Bo dziadek nie pamięta swojego numeru. Także tak to tu wygląda. 6, 6, 7, 8, 6, 7, 3, 9, 14. No, dziękuję. Pani powtórzy, że... No, tutaj... orzech nigdy pioruny nie tylko. Orzech jest, to jest, jak to się symbol... Symbol jest jakiś tam, nie wiem, kościoła, czego, no nie wiem, jak mi to powiedzieć, nie? I orzech, no, praktycznie nie. Orzech w ogóle nie ucierpiał, orzech, nie? Orzech nie bawi, wziął orzech, to by wziął. O, przyleciał chyba kolejny. Kolejny jest, tak? A, więcej gołębi przyszło. 4, tak? 5 gołębi przyszło. Tutaj jesteśmy w okolicach krzyża. Właśnie nie ruszyło. Tutaj widać. Już ktoś tutaj u państwa był z gminy, żeby tam oszacować straty czy coś takiego? A zgłosiliście? Już ktoś przyjął zgłoszenie czy nie? Nie idzie się dodzwonić, nie? Na razie, no i mamy niedzielę w tej chwili, nie? Praktycznie on... No to praktycznie jest... Zobacz, Buda, tak, wiesz, ona mówi. Oni koło zawodowali. Ja wam mówię, a co oni mają, mówię, ale jaka? Ten camping. Ten camping, do góry nogami jest. To jego postawili. I teraz go postawili z Tutaj pani mówi, że figurkę ma w oknie. Były róże, te duże, wysokie róże to zerwało. Tam furtkę wzięło i wtedy szło już 4 i poszło. Wtedy widać, że tu się drzewa. A gdzie w tym czasie byliście tutaj na parterze, w budynku, tak? Wszyscy? Tak, ja uciekałam z dziećmi z pokoju do mamy, do teściowej, nie? No bo jak walnęło w okno, mówię, Boże, co się dzieje, nie? No. Tutaj jeszcze te wszystkie drzewa owocowe, które tutaj były, to wszystko jest zniszczone. No dobrze, także apeluję tutaj do kolegów hodowców, których mogą tutaj państwu pomóc. Na pewno tutaj również premier Szydło zapowiadała pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Tu pewnie ta rodzina też otrzyma, ale nigdy za wiele przy takim ogromie strat. Dobrze, dziękujemy.